Rogers dzwoni. How goes the mission to kill Hoyt? I'm stronger than ever. Let Citra know that he's as good as mine. Do not worry. I am always at Citra's side. Znajdź bazę. Co zrobić? A, pogadać. No, gadam z tą stary. Put on your best poker face. You get one shot at this. O, lubię takie misje, żeby to był sniper shotik, taki epicki, taki w zwolnionym tempie, gdzie z kill camem. Nagi-san, a nie. Face to face się spotkamy. That's great work, kid. Yeah, join me for a celebratory Cohiba. That was quite a show down there. I don't really smoke. Oh, you're concerned about cancer. That's goose shit. Cancer won't be what kills you. So, you look like you want to be in my inner circle, Foster. But you know, I can read people. And you, you're a floater. You jump from job to job and never commit. Nothing satisfied me yet. Well, do you know the real secret to keeping employees happy? Fear. So, hobbies. Cooking, painting, movies, crystal meth. What are yours? I like to hunt. I'm a hunter myself. The noblest of professions. But you know, I like to hunt real game. I can offer you travel to slave markets in Rio, Hong Kong, New York. This is a global enterprise. Globalization is the future. Bringing things from far away to me. Look at American industry. They put a 1-2-3 on a contact lens, so when I'm going to place it in my eye, I can tell whether it's inside out. Now, why 1-2-3 and not ABC? That way, they can export it around the globe and straight to me. And guess what happens when I'm wearing it? You don't see the 1-2-3? Isn't that fucking amazing? That's progress right there. That is civilization. But you know, some guys, they just don't get it. You see that boat out there? I'm hurling it and the people on board for ransom. But the customer, he just doesn't want to negotiate outside country lines. Bah. O rany. Nie mogę. See, I prefer the European recordings. The brass sections in American orchestras too bombastic. I ensure our slaves come from around the globe. And just like that little contact lens, my product is universal. Now, there's something I'd like you to do for me. I have a prisoner downstairs. I want you to find out who he is, who his benefactors are. Then, I want you to beat him until he can't stand up. I'll send Sam with you. Okay, to mogę go zlikwidować, czy nie? Keep my eye on the camera feed. I so rarely get to watch another professional at work. Hey. Don't disappoint me. Nie, no to luz, tylko ja nie chcę misji dla ciebie robić, ja chcę cię sprzątać, stary. Nie wiem, C4 pod biureczko kliknąć, czy coś. Pogadaj z samym. Nie mogę tu broni oczywiście używać i drzwi się zamknęły zaraz za mną. Troszeczkę bolesne jest to, że nie można zostawić otwartych drzwi gdziekolwiek, tylko musimy przez nie przejść, jak już wchodzimy w interakcję. Hey, boys now. Better pucker that asshole. O, gdzie on jest? Don't you fucking eyeball me, boy. Hey, Sam, where are you? Na dole? How's it going? Things are starting to get interesting. Na górze może. Scuttlebutt says that Voss is dead. Oh, come on. Dobra, zrobimy tak w takim razie. Żeby za długo nie szukać.
Gdzieś... No nie, to już bez sensu. That island is as good as mine, and no one's gonna stop me. Siema. Okay, let's do this. The pirates lost their psychotic leader. Mogę wyjść stąd? They'll be even more unpredictable. A mogę, czyli na bank jest gdzieś tutaj. Ale tak, przecież mam iść pobić typa. Spotkaj się sam w piwnicy. Gdzie jest ten gość? How does this end? You do it. Won't I trust you? Believe your own lies. But remember. Smile. You're on camera. Here's the prisoner for interrogation. Cha, czyli jednak przeżył, to jest ten. Oh, fuck. Riley. Who are you? What's your name? What? Your name? The Riley Brody! Oh my god. Who brought you to this island? My brother. Where is Jason now? Ale puryta akcja. I don't know. Does he think you're dead? Who do you work for? I ask the questions. Where are the four people he stole? I don't know, I just want to get out of here. The camera has been suspended on loop for 38 seconds. Riley. What, Jason? You're alive. What the fuck, are you with them? No, I'm getting you out. Okay, well, where's Grant? He's not here, but I am. 26 seconds. Okay, we're leaving, now. Nine. If you do that, you might as well shoot him yourself. We must sabotage. Won't kill Hoyt. You and I distract the guards, Riley runs. Nine. He'll never make it out of the building. Listen to him, okay? I can't move from here, man. 9 seconds. You must hurt him, or Hoyt will know. What? 5 seconds. Look, just do it, okay? I can take it. Just please promise you'll come back for me, okay? No, trudno. Jeszcze w nasze ręce zostało to oddane. O, cholera. Mogę puścić? To wtedy jeszcze raz, tak? Chciałem dobrze. Okej, okay, zaliczone. Who have I become? That's enough. Leave him. He's the best poker player I've ever met. I need a drink. O, dobra, misja wykonana. Great work getting his name. Inspired use of the carrot and the stick. I got a good feeling about you, kid. Listen, I want you to come and play some poker with me. Sam, you're also invited. We'll discuss business. Let me know when. I'm free anytime. Good. Beautiful. I'll make sure Sam gives you the information. Poker night! Jaki ma świecący garniturek, o rany. I want him dead. I have a plan in place. First, we disable Hoyt's communication network. And then we explode his fuel depot. This is good, yeah? Chaos in his ja, natürlich, my friend. Allow us to execute him at the poker game. We'll save Riley. That's a scoot, yeah? Yeah, very. Yeah. Meet me at the fuel depot after pulling the plug on the comm center. This will render Hoyt's men deaf and dumb, yeah? Yeah. Deep cover. Głęboka przykrywka. I kolejny chyba akt w ten sposób się właśnie rozpoczyna. Wszystko ma morał, o ile umiesz go znaleźć. Maluj na czarno.
Czyli musimy wysadzić skład. Dotrzeć do radiooperatorni. Czy na mapie mogę użyć szybkiej podróży? Mogę. Wychodzi na to, że tak. A, teraz właśnie przeczytałem podpowiedź. Podręcznik wskazuje, ile misji zostało nam do odblokowania kolejnej fajnej rzeczy. I tutaj jest ta gwiazdka. To oznacza ta gwiazdka, te gwiazdki. Super, nie wiedziałem, nie miałem o tym pojęcia. Czyli jedna misja i jakiś nowy bonusik będzie. Punkt umiejętności, super. Razu przypnijmy go. Czy uda nam się jednak całą familię uratować? Spoko. Jeszcze raz. Umiejętności. O to chodziło. Na cztery łapy. Bierzemy to od razu. Łop. I tam mam się udać. Czy to daleko, czy to blisko? Całkiem blisko. Ale i tak użyję tego, wiecie, skydrivingu. Sprzętu do skydrivingu. Tylko jakiś wyższy tutaj punkt znajdziemy i lecimy. Aha, nie zdążyłem. Normalnie już bym miał pół życia zdjęte. Jakieś zwierzę? Fuck, tygrys. Nie, to coś innego, pantera chyba. Okej, czy potrzebujemy trochę materiałów wybuchowych do drzwi, na drzwi do bunkra? Aha, i jeszcze dodatkowo czerwony symbol oznacza, że absolutnie nie powinno nas tu być. Mi to pasuje. Jeden strzał. Kurde, akurat stanął na linii. O, teraz powinienem go widzieć. Okej. Okay. Czy ktoś jeszcze chętny na małą kuleczkę? Snajperów już nie ma. Zostały same... zwyczajne. A, nie taki zwyczajny. Jakieś w dziwnych kołnierzach są. Ale chyba da radę im odstrzelić łeb. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wow, jak blisko. Dobra, następna dwójka. Tylko żebym nie chybił teraz. Dobra, schował się. Spróbuję tego trafić. Jest minimalna. Ej, co jest? Akurat do skoku. C. Dobra, mamy kolejnego. I tych dwóch, kurczę. Nie powiem, ci są problematyczni. Ale jak mnie zauważyli? Bez sensu. Tu jeszcze dwóch. Jeden. Ktoś tu się fest zbliża. Tylko... Okej. Dwa cele przede mną. Nie wiem, czy to nie byli czasami ci opancerzeni. Wtedy nie byłoby zbyt ciekawie. Nie, opancerzeni są tutaj. Natomiast jeszcze ktoś tutaj biegnie. Centralnie przede mną powinien być. Teraz z lewej. Tu gdzieś powinien się wyłonić. Dobra, spłoszeni. Kolejna trójka. Całkiem szybko się porusza. Przeładuj, przeładuj szybciej. Mamy ich. Jeden. Drugi. I trzeci. Zabity. O, jakiś bunkier mamy fajny. Dobra, i tych dwóch. Jak ich sprzątnąć? Ciekawy jestem, czy da się wymierzyć tak w głowę. Przeładuję sobie od razu, póki
mam okazję. I teraz. No to jest headshot, no centralnie, przecież on tam nie jest jakoś specjalnie opancerzony. A może w strefę zamknięta, dobra, to wiem. Tylko może strzelić w... W okienko też nie działa zbyt bardzo. O kurde, centralnie na linii strzału, to tak niedobrze. Teraz może. Nie, on tam sobie krąży wokół auta. No ci opancerzeni są mega problemem. Jeszcze raz. Wdech. Headshot. Wdech. Dobra. 250 punktów do przodu. A na tego zaczajmy się może w jakiejś wyższej nieco pozycji. Jakby się udało tam skoczyć. No dalej, dajesz. Kurde. Okej, no teoretycznie powinno być ładnie. I prosto w okienko, teraz bez lipy. Czyli po prostu 5 headshotów trzeba syknąć typowi, żeby to zadziałało. A, bo oni jednak mają te kaski, w porządku. Ja myślałem, że... Że raczej... mają pustą głowę, a tylko z przodu jakieś zabezpieczenie. Mój błąd. 52 kasy. Ten też pewnie powinien mieć jakąś większą ilość. Przeładujmy. I potrzebujemy ładunku C4. Mogę to rozbroić? Nie. Laptopki. Coś jeszcze? Dobra, to chyba wszystko. Jeszcze tutaj zajrzę tylko. To jest tylko jedzenie, nie ma żadnej apteczki. Przydałaby się, nie ukrywam. To zepsujmy to. Gdzie jest? Aha, mam przytrzymać E po prostu. W porządku. Zmieńmy sobie na coś bardziej. O, na przykład tą broń i wysadzamy. O, mogę fajnie, mogę sobie sam zadecydować kiedy. Z powrotem zmieniło mi na pierwszą lepszą broń. No i jesteśmy w środku. A czemu tak? Ja nie chcę tego. Tak. Okej. Mają mnie otoczone, skurcze byki. Ej, podpaliłem chyba sam gościa. Okej, teraz zgaśmy się. No dobra, jest to mało trochę problematyczne. Tutaj się w ogóle wszystko zawaliło, czemu? Fuck. Ugaś. Fuck, zginąłem. Tak. Nie, dobrze, potrzebujemy czegoś mocniejszego. Jak tylko zobaczę tego gościa z miotaczem ognia, od razu leci tam airpeg. I nie patrzę. A, tylko że jest drugi pewnie łatwiejszy i przyjemniejszy o wiele sposób na niego. Po pierwsze, możemy... Nie, może C4 to nie, bo tam przyda się ono później. Ty, gościu. Tak szybko. Jestem pewien, że typa z... Właśnie z miotaczem ognia, który jest gdzieś tutaj. Można rozwalić celując w ten kanister na jego plecach. A, popaliłem się i tak. No gaś. No trzymam kół. Oj gro. Ktoś się ulecz, proszę. Gdzieś tu krąży, tak?
Rzućmy granatę. Nie wiem, chyba trafiłem, tak? Okej. Okay. A ten dalej stoi. Nie wierzę. Wybuchło, w porządku. Ugaśmy ogień i uleczmy się, ale tutaj za winklem. Tam ktoś jeszcze czeka. Opa, opa, i teraz. Któż to? Zwykły żołdak. Zabity. To 30 bęga ciekawy, ile ten ma przy sobie siana. To jest zwykły, a zaraz spróbujmy ograbić tego gościa. He, nie mamy takiej możliwości nawet. Szkoda. Zgarniamy tutaj pokaźne sumy w tej misji. I to mi pasuje. A, no tak, przecież pokaźne sumy wynikają z tego, że wziąłem sobie perka do podnoszenia takich bajerów. Większej ilości siana. No i dobrze. Coś mam rozwalić? Tak? O co chodzi? Bo czuję się odrobinę zagubiony. Chyba tutaj mam ładunek podłożyć, tak? Znaczy dwa escape'y powtórzą. A jest, dobra, tutaj jest. Wejdź na talerz anteny satelitarnej. A, mam wejść po prostu na górę. Z komputerka nie skorzystamy, ale kliczek kasy można wziąć. To było 25 dolców, taki gruby zwitek. Proszę bardzo, hapal. A ten przeżył. No nie. Ogasiowi. Ciekawe, czy teraz, skoro to mu się ulatnia, czy jak będzie próbował zionąć ogniem, to sam wybuchnie. W zasadzie to by było logiczne, nie? Nie, to tak nie działa. Fuck, jeszcze raz. To co, jego można tylko w ten sposób zabić? Nie, no bez jaj. Dobra, to mam jeszcze inne lekarstwo dla tego typa. Specjalnie przewidziane. Podnieść? A, można, można przeszukać. A tam tego się nie dało, no. Ile hajsu? 50. I pastę do zębów miał przy sobie. No w sumie w dżungli to może być towar limitowy, limitowany. Przeszukaj. Tego, kosimy hajs. W tym odcinku kosimy hajs. Trochę musiałem postrzelać, żeby łeb mu odpadł, ale się udało. Jeszcze jeden jakiś przeciwnik tam. Mamy 900 pieniędzy. Amfetamina, pieniążki. To fajnie, to starczy na spokojnie powiększenie amunicji do tej broni, plus jeszcze inne bajery. Lunetkę jakąś. Dobra, na ostry wychodzę. Ha, to było sprytne. Doprawdy sprytne. O, come on, tego się nie spodziewałem zupełnie. Dobra, gaś, gaś, nie lecz się, gaś. No ten element, chociaż fajny, jest delikatnie niedopracowany. W momencie, kiedy płoniemy i spróbujemy się uleczyć, to nie zadziała. Tylko, wiecie, stracimy czas niepotrzebny. Niepotrzebnie. Trafił we mnie. Jeszcze raz. Aj się z... No, trzymam, trzymam. To zmieńmy na tą broń. Ona jest sprawna przeciwko tym gościom. Tak szczęśliwie się składa.
Okej, okay, odwrócił się tym. Ale fajnie, odłamki szkła. Nie, to były odłamki chyba tej butli. Ale świetnie. Przeszukajmy go. Na spokojnie, mamy czas przecież. Tutaj tylko wywołaliśmy kolejną wojnę światową. I lecimy. A, zdążył mi spierdzielić. Ale już biegnę naprawić ten błąd. Jeszcze jakieś psy słyszę tutaj. Ale to już chyba na górze. Mieliśmy materiał wybuchowy na antenie. No mamy C4, nie zużyłem go nigdzie. A tutaj też pewnie gdzieś leży na 100%. Wow. A gdzie przeciwnik? Tu jest. Okej, okay. Jeszcze dwóch. O, będzie steel kill, tylko... jeszcze w głowę dostał. Psy, 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 psy. Jeszcze jeden? Nie, cisza. A, zabierzmy skórę, to najwyżej ją sprzedam. Teraz dwie chyba zbiorę naraz, tak? No, fajnie. Kasa. Nie, gdzie mój karabin? Dobra. I umieśmy ładunki. Więc już żołnierzy nie stwierdzono? Jak na razie nie. Smartfona znaleźliśmy. Ciekawe, za ile dolców chodzi w dżungli. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there. And everything will be a-okay. You'll pay for that! Stop wasting bullets and hit me! You better have that! You'll pay for that! We have tactical superiority! Okay. Koszenie trzeba wyłączyć. Okej, okay, jeszcze jeden. Przeładowanie. Myślę, że zdążę. Ten ogień z karabinu zasłania cele. Okej. Okay. Wyciągnijmy pocisk. Wezmę Famasa. 4 jest. Przeładowanie. Jest przepięte. Nie. Przeładowanie, a dwóch. Wow, chopery. To pewnie są cele? Nie, mam wsiąść tam. To luz. Jeden. Jeszcze jeden cel. I wsiadamy. Udało się, czyli pomógł nam. Zwróćcie uwagę, jak dużo celi. Ale nie szlifujemy się. Szkoda. To nie wybuchło chyba. Detonuj, jest. Bam! No to już wyskakujemy. Detonator cały czas w ręku trzymamy. To fajnie, to mi się podoba. Myślałem, że wiecie, po prostu sobie stoi, a samo wybuchło. Jump. Użyjmy kombinezonu sukces, maluj na czarno. Co, będzie rozmawiał przez telefon? W czasie lotu? Ach, te zestawy głośno mówiące. Jason,
weak. He's my brother. Remember, we are your family now. Chciałem się utrzymać na tyle długo, żeby sprawdzić, czy mogę używać szybkiej podróży, będąc w locie. Jest, porozmawiam z Samem, mamy kolejny punkt i... inaczej. Mapa? Gdzie mam się udać? Tutaj. Zadziała? Zadziałało, fajnie. W takim razie sprzedajemy wszystko, sprawdzamy przyrządy do naszej F1 i... żegnam się z wami, pomaleńku. Gdzie jest sklepik? Sklepik, sklepik, sklepik. O, nie ma tutaj. Nie no, powinien być. Nie, bo to taka stodoła tylko. A to dobrze, to w takim razie żegnam się z wami, komentujcie, oglądajcie, subskrybujcie i pa pa.